Chcę, żebyś nauczyła się, jak wygląda asertywny komunikat. Taki asertywny komunikat, którym będziesz mogła się posługiwać i w życiu prywatnym, w tych sytuacjach, o których wspominałaś, i w życiu zawodowym. Najpierw mówisz o swoich uczuciach, jak się czujesz w danej sytuacji. Okay. Tak? Na przykład, nie wiem, czuję się zaniepokojona, czuję się zlekceważona, czuję się pominięta, czuję się zestresowana. Później mówisz o faktach, czyli o tym, co się dzieje. Konkretna sytuacja z życia zawodowego albo z prywatnego. I ostatni element to jest, czego ty oczekujesz od tej osoby na przyszłość w podobnej sytuacji. I teraz chciałabym, żebyśmy odegrały taką scenkę, żebyś to przećwiczyła. Kasia wejdzie w postać tej osoby. Ona lub on ma jakieś imię? Będzie nam łatwiej? Zofia. Zofia, dobra. Mamy tutaj Zofię. Zofia za chwilę przyjdzie do ciebie z pewną prośbą zawodową, a ja będę cię prosiła o to, żebyś postawiła granicę z taką intencją zadbania o siebie. Mhm. Czyli jak się czujesz, kiedy Zofia cię o to prosi, o co cię znowu prosi i czego od niej oczekujesz. Okej. Okej? Okay? Próbujemy? Dobra. Madziu, mam do ciebie ogromną prośbę. Tak, super. Muszę wziąć koniecznie urlop na poniedziałek, a do tego wszystkiego nie zdążyłam podrukować wszystkich tych dokumentów dla szefa. Mogłabyś to za mnie zrobić? Błagam cię. Dasz radę? Nie, mogłabym. A słuchaj, jeszcze jak będziesz szła sobie po kawę, mogłabyś mi też przynieść? No, przyniosłabym. Dobra, Magda, i teraz tak, jak się z tym czujesz? Tak. Dla mnie to jest codzienność, dobra, ale nie jest mi z tym dobrze do końca. Więc potrzebujesz zacząć inaczej się zachowywać. To, że do tej pory to robiłaś, nie znaczy, że masz to robić nadal, bo to ci nie służy, Magda. I ty to wiesz, i ty to czujesz. Więc potrzebujesz postawić granicę. To może odtwórzmy tą scenkę jeszcze raz. Dobra, idziemy. Magda, mam do ciebie ogromną prośbę. Nie mogę przyjść w poniedziałek do pracy. Mogłabyś mnie zastąpić? A jeszcze szefowa poprosiła mnie o te dokumenty, które miałam wydrukować, ale nie zdążyłam, nie dałam rady. Błagam cię, zrób to za mnie. Ale trochę się czuję wykorzystana przez ciebie, tak. Po raz kolejny mnie o coś prosisz, a tak naprawdę to są twoje obowiązki i powinnaś... Ale ja muszę wziąć w poniedziałek wolne, no muszę, no... Błagam cię, na pewno coś wymyślisz, ty zawsze coś wymyślisz. Ja też coś muszę. Magda, poczekaj. Słuchajcie, w tym asertywnym komunikacie chodzi o to, żeby była krótka i precyzyjna. Nie zostawiaj jej przestrzeni, zobacz, bo ona już wchodzi w twoje emocje. Ja muszę, ja to, ja tamto, ja mam problem. Każdy z nas ma swoje problemy. No tak. Krótko i na temat. Żeby zamknąć te drzwi, bo kiedy zostajesz jakby w takiej ciszy, to ona ma przestrzeń, żeby dalej próbować ciebie jednak przerobić na swoją stronę, okej? Okay? No dobra. Przecież ty lubisz zawsze brać wszystkie dodatkowe godziny za wszystkich. Każdy to wie. Słuchaj, ja się czuję wykorzystana przez ciebie. Dlaczego? Jak masz swoje obowiązki, a po raz kolejny dajesz mi... Ale zawsze mi pomagałaś. Słuchaj, koniec tematu.